To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. 137 miliardów euro trafi do Polski w ramach unijnych funduszy. W przyszłym tygodniu zapadną kluczowe decyzje. Poinformowała dziś w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To wspaniała wiadomość dla Europy i dla Polski. I to wasze osiągnięcie. Silna praworządność oznacza także bardziej odporne społeczeństwo, a tego potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Komisja Europejska odblokowała pieniądze dla Polski po przedstawieniu przez ministra Adama Bodnara w Brukseli planu reformy polskiego sądownictwa. Nie jest to decyzja w jakiś sposób zaskakująca. Jeżeli już, to ja bym powiedział, że niektórzy się spodziewali, że to odblokowanie nastąpi wcześniej. Natomiast oczywiście z punktu widzenia takiego stricte prawnoformalnego należy zadać sobie pytanie, czy faktycznie jest tak, że mamy do czynienia z jakimiś istotnymi reformami w Polsce dzisiaj, które uzasadniają tą decyzję Komisji Europejskiej. No bo same plany, które przedstawił minister Bodnar, to są tylko i wyłącznie plany. Nie ma jeszcze żadnych decyzji o charakterze legislacyjnym. Komentuje Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Wizyta Ursuli von der Leyen oraz premiera Belgii w Polsce dotyczyła także problemów rolników. To jest w interesie Europy i Ukrainy, żeby z tej przyjaźni, solidarności polsko-ukraińskiej, europejsko-ukraińskiej, żeby wszyscy byli wygranymi. To jest warunek naszego wspólnego zwycięstwa, także jeśli chodzi o tę okrutną, bezsensowną wojnę. Mówił po spotkaniu premier Polski Donald Tusk. Ursula von der Leyen na początku tygodnia ogłosiła, że będzie ubiegać się o stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego. Protest rolników może jej to utrudnić, ponieważ dotyczy on nie tylko zboża z Ukrainy, ale i Europejskiego Zielonego Ładu. Ten Europejski Zielony Ład, który firmowała też swoim nazwiskiem von der Leyen, choć nie ona go wymyśliła, ale ona się pod tym podpisywała i ona go promowała, no będzie czymś, co pewnie dla dużej grupy w ogóle obywateli w Unii Europejskiej będzie postrzegane jako obciążenie, a nie jako atut. Ale no pytanie, czy to nie jest tak, że państwa wiedzą doskonale, czy poszczególni liderzy państw, że to nie ona tak naprawdę stała za tym wszystkim, tylko no po prostu jest taki mocny trend w Unii Europejskiej, żeby w tą stronę iść od wielu lat. Komentuje Paweł Musiałek. Drugim po zielonej transformacji priorytetem komisji pod rządami von der Leyen była gotowość Europy na wejście w erę cyfrową. Amerykańska GAFAM, czyli te wielkie korporacje z tego obszaru właśnie big techów, Google, Microsoft, Amazon i inne, to zdecydowanie tutaj mają nie tylko dużą przewagę nad europejskimi firmami, ale ta przewaga jeszcze rośnie. Do tego wyścigu widzimy, że doszlusowały niektóre firmy chińskie. No, Europa jest w ogonie, więc to, co dzisiaj można powiedzieć wyróżnia Europę pozytywnie, to takie, bym chciał, przywództwo regulacyjne, czyli na przykład RODO, które było przez wielu krytykowane, ale okazuje się, że pewne standardy, które myśmy zdefiniowali, okazują się być szeroko dyskutowane także w innych miejscach na świecie. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się na początku czerwca. Cała rozmowa z Pawłem Musiałkiem już dziś na kanale Układu Sił w YouTube. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.